Z tej strony Patryk Raven, witam w 18 odcinku z cyklu Stardew Valley. Podbiegamy do telewizorka, sprawdzamy raport pogodowy na jutrzejszy dzień. Pięknie i słonecznie na dzisiejszy dzień, przepowiednia i jest. Mamy szczęście, trochę ekstra szczęścia i porady naszego farmera. Deszczyk jest najlepszym przyjacielem farmera. Kiedy pada, nie musimy podlewać. No, jakbym nie wiedział. Zdążyłem to ustalić już w drugim czy trzecim odcinku. Tulipanki nam urosły. Podlejmy to, co tutaj jeszcze nie urosło. To są jazzowe. Jazzowe kwiatki. Jak z nasionami? Urosły ziemniory. Ziemniory urosły. To super. Urosły również fasolki. Tu zaraz przyjdę, zaraz tu dosieję następne rzeczy. Fasolki zbieramy. Następne ziemniory to jest kolejny dochód. Wszystko podleję, bo i tak tu za momencik przyjdę i za momencik coś dodatkowego posadzimy. Nie wiem, na co mam te nasiona. Musiałbym przejść się do Pirsa, dzisiaj chyba ma otwarte. I kupić kolejną paczkę nasion. Wracamy tutaj do oczka wodnego. Zatankujmy do pełna. Dzisiaj jest 18, chyba Pam miała urodziny. Spring seedy mamy i parsnipy. Parsnipy posadzimy. Bean starter chciałem dać tutaj, gdzie pokazuję myszką. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, no, pole. Speed grow, czy możemy gdzieś rzucić? Możemy dać tu i tu. Ale czy to się opłaca dać na parsnipy? Wydaje mi się, że nie. Dlatego weźmiemy basic fertilizer. No i spring seed chyba jeszcze do góry możemy coś umieścić. To sprzedamy, to sprzedamy. Lika zostawimy sobie. Kalafiorka. Nie wiem w zasadzie, czy trzymać te rośliny, czy sprzedawać. Na razie nie płaczę jakoś z głodu, nie płaczę z braku pieniędzy. Utrzymuję się głównie z ziemniaków, dlatego niech jest, niech są. Przynajmniej po jednej sztuce będę trzymał. Cebulki sprzedam, bo po co tam 5, sprzedam 15. 15 cebulek sprzedam, to wszystko pozostawiam. No i tyle. Od razu, żeby mi tutaj się nie gromadziły w klamotach i ziemniaczki też. Rzućmy sobie fertilizer. Rzućmy tu sobie po parsnipie. Tutaj podlejmy. Nie trafiłem. Okej. Puuu, ile tu jest roboty. Jak ja bym chciał mieć te lepsze sprinklery z raszaczem. Jeszcze tu truskaweczki. Ten motyw tu z tymi truskawkami to kojarzy mi się z tymi babciowymi działkami, gdzie zawsze wzdłuż płotu rosły posadzone truskawki albo porzeczki. Nie wiem, czy niektórzy z was też mają takie przeżycia, ale ja tam jakieś takie mam, dobra. Zostawiamy towar. I pytanie, co ja chcę dzisiaj zrobić? Muszę to przemyśleć. Spójrzmy sobie na socjal. O Jezu, ile rzeczy do craftingu doszło. Na bee house potrzebne jest 40 drewna, 8 kola i iron bar. Jest wcześnie rano. I dzisiaj sprzyja nam szczęście. Wyczuwam moment, dobry moment i mamy polepszony mieczyk. Tak, to będzie istny cud w ogóle nad Wisłą. Weźmiemy sobie lika. Weźmiemy sobie, czekajcie, to jest 56, 22 życia. Co jeszcze daje w miarę dużo, sensownie? Green Alch sobie damy. I coś, co daje nam dużo tych energii. I może kalafiorek. I kalafiorek. I to ze sobą, chociaż nie, jeden kalafior bym chciał zostawić. 6. Dobra, weźmy sobie powiedzmy 5 tych. Albo nie, zapomniałem, tych mamy. One dają 25. Weźmy sobie z 20.
najwyżej z powrotem wrzucimy do skrzynki. Chodzi o to, że jak zejdziemy do kopalni, to żebyśmy mieli jakieś przedmioty, które nas uleczą i zregenerują nam energię. A póki co biegniemy, szybko biegniemy, żeby nie marnować czasu. I chcemy wykorzystać to nasze szczęście. Biegniemy do Blacksmitha, odbierzemy topór, o ile będzie dostępny. Odbierzemy sobie topór. Chciałbym spotkać po drodze Pam i wręczyć jej prezent. Quest. Mam przynieść herring. Dobra, jak złowimy, to przyniesiemy, a jak nie, to będziemy płakać, że wzięliśmy tego questa. Tutaj sobie siedzisz, gościu, nie chcę się z tobą gadać. Pam pewno siedzi w domu. Podskoczymy do niej, jak będziemy wracać. Ewentualnie z kopalni wracając, wejdziemy do salonu. A póki co wchodzimy do Blacksmitha. Oddawaj pan topór. Dzisiaj go nie zrobisz, ciągle nad tym pracujesz. No dobra, myślałem, że będzie dzisiaj, a tu tak jest dziwko. Widocznie od 1 do 2 dni trwa jego praca. Może dlatego, że nie jesteśmy przyjaciółmi i jemu się nie śpieszy. Ciężko powiedzieć. Lecimy do kopalni. A, jeszcze póki jest wcześnie, a ja jeszcze zdążę. Wejdźmy do Pierce'a. It's Farmer Patrick, oczywiście, że to ja. Kupmy ziemniorów. Kupmy ziemniorów. Coś ciekawego doszło, nic ciekawego nie doszło, więc kupmy ziemniorów. Z 10 sztuk, żeby posadzić, jak coś będziemy zbierać w przyszłości. I wracamy, już teraz na poważnie lecimy do kopalni, bo czas nas goni. Z 10:40, nie wiem, czy zdążymy, albo zdążymy na styk, tak jak ostatnim razem. Bundle bundlami, i tak nie złowiłem catfisha. Też nie wykonam tych wszystkich tutaj paczek. Teraz to chyba na prawo się szło, dobrze pamiętam. Horseradish League. Ile tutaj towarów? I jest Linus. Dawajcie, zbieramy tam. Wiem, że to zabiera czas, ale jak trzeba zbierać, to zbieramy. Jest jedno. I Linus, zbieraj. I dyskutujemy. Nie wiem o czym, co masz ciekawego do powiedzenia. Nie interesuje mnie to. Biegniemy szybko do kopalni. Jakiego lika mam? 40 energii. Przyda się. Jesteśmy w kopalni, godzina 12. Poziom 20, schodzimy do 25. I tutaj można też łowić. Do zapamiętania na 20 poziomie. Może coś ciekawego złowimy. Muszka. O, już od razu szybciej padają. Subcio. Robaczy, tu tam się jeden przepoczwarza. Pojawiła się drabinka. Również pojawiła się muszka. Nie gryź, powiedziałem. Tego ubiłem, dobra. A jeszcze tutaj mamy miedzi troszeczkę. Uciekaj, poszedł won. Ale te gryzą, mszyska wredne. Dobra. Jest miedzi troszkę. Zjedzmy sobie lika, ponieważ czemu by nie? Mniam. Dużo energii, dużo życia, wszystko się zregenerowało, jesteśmy zadowoleni z życia, jesteśmy najedzeni. Facet głodny to facet zły. O, ale tam robactwa. Robactwa się namnożyło sporo. Nie! Chodź, chodź, chodź. Byłaś. Headshot. To był tak mocny cios, że w ogóle mucha wyleciała poza ekran gry. Po prostu mamy tak zarąbisty miecz. Chcę jeszcze iść tutaj na południe, zobaczyć, czy coś tu jest. Nie ma. Zmarnowaliśmy 5 minut. Jest 22 poziom, 23. Szybko brniemy do przodu. Czy tutaj jakieś wyskoczą nam robaczki? Nic nie wyskoczyło. Zniszczmy to. Tam nic nie ma. Idziemy w lewo. Z lewej mamy 2 złoża miedzi. Ja się pytam, gdzie jest żelazo? Czy jesteśmy tak daleko, a żelaza jak nie było, tak nie ma?
Ponadto nie widzimy żadnych kryształów, żadnych znajdziek, ani kwarcu, ani nic. Ja nie wiem, czy to szczęście jest po naszej stronie. Wydaje mi się, że to tak słabo, no. Powinno być tego więcej. A tu bieda. Już 23 poziom. Schodzimy do 24. No, lada moment będziemy już na 40 poziomie kopalni. No i nie dziabnął. A, dziabnął mnie, skubany jeden mały. Jest troszkę kwarcu. Kwarcu nie sprzedajemy, kwarc przetwarzamy. Jednym ciosem padła mucha. Skrzynki też. I jakiś ametyst zdobyliśmy. Mamy hardwood, ametyst, sap. Super. Ciekawe towary, ale już mi brakuje miejsca w ekwipunku. 10 tysięcy golda kosztuje powiększenie o ostatni poziom backpacka. Też by się przydało. Wszystko by się przydało. Przydałoby się polepszyć dom, postawić zagrodę na kurczaki, przydałoby się zbudować, naprawić most, zbudować pasiekę na pszczoły. Ta gra jest wymagająca, muszę przyznać. Nie wiadomo, jak podzielić czas, aby to było sensowne. Szukamy drabinki. Nie wiem, czy nie pominąłem po zabiciu jakiegoś potwora, ale chyba nie. Zauważyłbym. Też znając siebie, to też tak nie do końca. Dajcie mi drabinkę. Jest drabinka i 25 poziom. Winda się otworzyła. Przejdźmy się po tym 25 poziomie. Może coś tu leży. Coś się gdzieś wala. Slime się wala. I slime się już nie wala. Slime umarł. 5:20. 5:20. Wiecie co? 5:30. Nie, wychodzimy. Tak jak mówiłem, łowimy tylko do tego momentu, żeby winda nam się zaliczyła na następny poziom. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. 1400 golda. A czas i energię, która nam pozostała, w ogóle wziąłem pełno rzeczy i nie wykorzystałem. Czas i energia, która została, wykorzystamy na łowienie w tym rejonie. Siemanko ludzie, chcę z wami chwilkę porozmawiać. Co masz ciekawego do powiedzenia? Nic, co mnie interesuje. Jesteś zawsze mile widziany. To jest Robin. Czy Robin chce dostać jakiś prezent? Dostaniesz ode mnie to. Wielkie dzięki, prezent mi się podoba. Ty tu, Maru, chodź tu. Widz samo mnie, chcę jej dać prezencie. Już dałem Maru prezenty. Żelazo od 40 poziomu dopiero, czyli jest to wymagane, abyśmy tam zeszli jak najszybciej. Strasznie bym chciał pospieszyć grę do przodu, ale to tak nie działa. Musimy powoli, spokojnie, jeszcze zdążymy się nagrać. No i połowimy sobie chwilkę do końca dnia. W tym miejscu chyba można złowić złote rybki, w sensie ze złotą gwiazdką. Sprawdźmy, co tu mamy. No, kliknąłem. Perfekto! Karpie, tutaj się łowi karpie. Zapomniałem o tym, ja nie chcę karpi. Nie lubię karpi. Przywitamy się z tym gościem. Kostkiem. Nie powiedział nam nic ciekawego. Idziemy w stronę domu i tam zahaczymy o rzekę. I tam sobie połowimy. Tu jeszcze nie łowiłem. Spróbujmy. Spróbujmy w tym miejscu. Nie wiem, co tu bierze. Lubię zarzucać na te ciemne obszary. W sensie jakieś takie tutaj roślinka, tam jakiś ciemny obszar, kamyczki czy coś. Zawsze uważam, że to jest jakiś taki punkt, gdzie te rybki są. Chociaż i tak. Dobrze wiemy, że to wszystko jest jeden skrypt, ale nie wiadomo, co tam twórcy. Może umieścili jakiś znacznik, że to jest rejon, w którym można złowić większe rybki, bas małogębowy z gwiazdką, a nie, karp był z gwiazdką. A bas małogębowy bez gwiazdki. 8:20.
Nadal czekam na topór. W jutrzejszym dniu będzie topór. Będziemy rąbać drewno, rąbać cały dzień. Zjemy sporo żarełka, żeby zrąbać jak najwięcej. I pójdziemy naprawić most, bo już mnie to denerwuje, że ten most jest już od 20 dni nadal nie naprawiony. Sogi newspaper. Wyrzucamy. Niech się wyrzucić, a nie se pod nogi to rzucasz. Panie, co ty robisz, ja się pytam. Bierzemy te nasionka, w sensie jagody. Idziemy na południe, teraz na zachód. I ponieważ jest wieczór, połowimy na oczku, które znajduje się na naszej farmie. Nie przypominam sobie, żebym tam łowił. Chyba, może raz tam byłem, ale nie pamiętam, jakie tam rosną te... jakie ryby tam można znaleźć. Karpia wyrzucamy, basa małogębowego też sprzedajemy, kwarc zostawiamy, slajmy to do skrzynki. Zmieszane nasiona, nigdy nie wiadomo, co tam urośnie. Ale zauważyłem taką jedną prawidłowość, że te nasiona, one działają w taki śmieszny sposób, że jeżeli na przykład ja rzucę o w tym miejscu, to one teoretycznie powinny skopiować to, co znajduje się obok. Nie wiem, czy to jest prawda, ale zaraz się przekonamy. Może mam jakąś rację w tym. Horseradish na pewno sprzedajemy, ale lika zostawimy, bo to daje sporo energii. Sporo energii, energii, którą chcemy spożytkować. I weźmy teraz to, co ja mówiłem, czyli to i weźmiemy może Basic Fertilizer albo Speed Grow. Weźmy Speed Grow. I rzucimy Mix Seeda. Już nie ma miejsca. Muszę zrobić porządek. Wrócimy z rybek, zrobimy porządek. To, co się da, to posprzedajemy. Powrzucamy do skrzynki. Dajemy Speed Grow i dajemy Mix Seed. Nie widzę, co tam jest posadzone. Chyba ziemniak. No to chyba nie mam racji. No nic. Zarzućmy z dwa razy. Na tym oczku, nie tym z prawej, tylko tym z lewej, tym większym. Spróbujmy zarzucić z tej pozycji. Nie motyką. O. Oj, za mocno rzuciłem, za mocno. Chciałem tak, żeby prawie na maksa, żeby trafić bezpośrednio w ten ciemny obszar. I mamy śmieci. Mi się wydaje, że ja kiedyś coś tu złowiłem, no ale spróbujmy, pokombinujmy. Jest ciemno, może jakieś takie węgorze albo coś, znowu śmieci. Rzućmy słabiej odrobinkę. Znowu śmieci, no chyba tutaj ludzie na czacie mają rację, że tutaj nie da się nic złowić poza śmieciami. Ale są tego plusy, wyczyścimy sobie swoje oczko wodne. No dawaj, dawaj, no jakaś jedna rybka, chociaż żebym miał coś więcej dochodu. No nie, dobra, wracamy. Jest godzina 12, wracamy do domu. Patryk na krótszej farmie już czuje się zmęczony po dzisiejszym dniu. To co mamy tutaj na sprzedaż, sprawdźmy. Pozbędziemy się śmiecia. Ametyst. Sprzedam. Kwarc zostawiam, driftwood do kosza, algi, drewno jest potrzebne, następny śmieć, bagmit, to mamy wszystko w skrzynce. I teraz robimy porządek, drewno do drewna, następne drewno, coś więcej tu mamy, mamy sapa, kwarc jest tu trzymany, chyba był, ale oddałem do questa. Roślinki to roślinkami, slajmy na pewno, kol też. Przy okazji wrzućmy sobie jednego kola. Nie, co ja zrobiłem w ten sposób. I speed grow, może dodamy do tych skrzynki z warzywkami. To i to. Lika, odłożymy te wszystkie towary. Watering can zostawimy ze sobą, bo i tak rano będziemy musieli wstać i podlać to, co jest na naszej farmie, a póki co wrzućmy nie to, tylko copper ore, to niech się tutaj
Niech się to tutaj pali. Rano sobie odbierzemy. No, i mamy porządek. Wracamy do mieszkanka, sprawdźmy dochody z dzisiejszego dnia. Jeszcze dotkniemy tylko pieska. No nie pojawiło się serduszko. Go to sleep for the night, yes. Mieliśmy iść do Pam, zapomniałem o tym, ale... W sensie miałem coś przy sobie, żeby jej dać w prezencie, ale nie było jej, to trudno. Nie będę marnował całego dnia, żeby ją znaleźć. Sporo pieniążków. 640 za farming. Za cebulki dostałem aż 120. No może je będę sprzedawał. Nie wiem, przemyślimy. Fishing. Za karpia 45 zł. No za śmieci nic. I za ametyst 100 golda. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów wideo. Na razie.